Karolina Kamińska-Nowak, witam w poniedziałek 28 stycznia, zapraszam na Telefakty. Kolejny alarm bombowy w skarbówce. Ewakuowano 65 pracowników i około 15 interesantów. Nowoczesna siedziba KRUS przy Słowackiego. To miejsce, które służy naszym beneficjentom, rolnikom, ubezpieczonym i świadczeniobiorcom. Ostrowieckiej siatkarki bez punktu. To było o tym, o naszej obronie, o naszym bloku. Po prostu zaczęliśmy biegać po boisku. To już drugi w ostatnim tygodniu alarm bombowy w Urzędzie Skarbowym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Podobne zgłoszenia o podłożonych ładunkach wybuchowych zostały wysłane do urzędów w Kielcach, Busku, Zdroju Końskich i Staszowie. Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, podobnie jak tydzień temu, został ewakuowany z powodu fałszywego alarmu bombowego. Schemat działania był identyczny jak 21 stycznia. Rano do ostrowieckiej skarbówki przyszedł e-mail z informacją o znajdującym się ładunku wybuchowym na terenie urzędu. Zgodnie z procedurą pracownicy i interesanci zostali ewakuowani z budynku i w tej chwili oczekujemy na sprawdzenie budynku. Ile osób zostało ewakuowanych, pracowników oraz interesantów? Ewakuowano 65 pracowników i około 15 interesantów z sali operacyjnej. Każdy fałszywy alarm bombowy destabilizuje pracę instytucji, ale także osób, które w tym czasie przychodzą do urzędu załatwiać formalności. To zwyczajna strata czasu dla petentów, jak i dla urzędników, którzy w tym okresie mają dużo pracy. W okresie, kiedy przygotowujemy się do przygotowania wstępnego wypełnionego PIT-u, no to też jest obciążenie potem pracą pracowników. Na miejscu alarmu bombowego pojawiły się jednostki policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego. Dla służb fałszywe alarmy to strata czasu. Co drugi telefon pod numer 112 jest żartem bądź nieuzasadnionym zgłoszeniem. Ten czas służby mogłyby wykorzystać inaczej, chociażby podnosząc swoje kwalifikacje. Ten czas bardzo dobrze moglibyśmy wykorzystać na szkolenie, na jakieś ćwiczenia, które podniosą naszą gotowość operacyjną, poprawią przygotowanie strażaków. Wiadomo, żeby być w formie, trzeba się cały czas szkolić. W takim momencie jesteśmy wyłączeni z takiego cyklu szkoleniowego, zaburza nam to pewien cykl przygotowań. Pamiętajmy, że każde tego typu zgłoszenie absorbuje w dużym stopniu pracę służb ratunkowych, w tym również pracę policji, a miejmy na uwadze to, że w tym czasie ktoś faktycznie może potrzebować pomocy. Fałszywe akcje ratownicze niosą ze sobą wysokie koszty, na przykład paliwa. Samochody strażackie w czasie takiej akcji muszą być cały czas włączone. Jeżeli takie akcje się będą powtarzały, no to wiadomo, po podsumowaniu to może iść w dziesiątki tysięcy złotych. Złapać takiego gościa i ukarać. To trzeba wziąć i ukarać taką osobę. Na pewno się znajdzie, nie? No bo jak inaczej? No co zrobić? Takie koszty, takie wszystkiego, ileż to może? Ile, jakie to są kwoty? No bo to jest utrudnienie pracy innym ludziom i petentom również. W obu przypadkach policja prowadzi czynności w celu wykrycia sprawcy fałszywych alarmów bombowych. Miejmy świadomość również tego, że wywołanie fałszywego alarmu bombowego jest przestępstwem, za co kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 8. Dodatkowo osoba dopuszczająca się takiego przestępstwa będzie musiała pokryć koszty związane z działaniami służb. Oprócz ostrowieckiego fiskusa informacje o bombie zostały wysłane do urzędów skarbowych w Kielcach, Busku Zdroju Końskich i Staszowie. Wszystkie były fałszywe. Związek Nauczycielstwa Polskiego wyśle do dyrektorów szkół pisma z żądaniem podwyżek o 1000 zł. W razie odmowy związek przystąpi do mediacji, które poprzedzą ewentualny strajk. Następnym etapem będzie etap rokowań. Podpisanie protokołu rozbieżności, następnie etap mediacji, w etapie mediacji powołanie mediatora. Jeżeli etap mediacji nie przyniesie żadnych rozwiązań, a podejrzewamy, że nie przyniesie, bo nie może przynieść, chyba że pani minister zmieni zdanie i zechce wreszcie konstruktywnie rozmawiać z przedstawicielami związku, wtedy odbędzie się referendum strajkowe, gdzie nauczyciele określą, czy chcą wziąć udział w tej formie protestu.
Władze związkowe, władze naszego związku mówią o tym, że będzie on w okresie takim newralgicznym dla polskiej oświaty. Nie podaję terminu ze względu na to, że wiemy, że będą podejmowane różne działania mające na celu odstraszyć nauczycieli od tej formy protestu. Dotychczas swoją siedzibę miał w różnych miejscach, nie gwarantując dostępności do informacji. Od dziś KRUS obsługujący rolników z powiatu ostrowieckiego ma nową siedzibę przy ulicy Słowackiego. Na uroczystym otwarciu nie zabrakło przedstawicieli rządu, samorządu i parlamentu. Nowoczesna, pachnąca nowością, dostępna przede wszystkim dla rolników z powiatu ostrowieckiego. 28 stycznia 2019 roku uroczyście otwarta siedziba KRUS przy ulicy Słowackiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej nowej inwestycji. Panu dyrektorowi Tadeuszowi Jakubowskiemu, pani kierownik Dorocie Pietrzkiewicz, wszystkim, którzy nadzorowali budowę i wszystkim tym, którzy w różny sposób pomogli i sprawili, że ta nowa siedziba powstała, że dzisiaj możemy ją otwierać. Swój wkład w powstanie tej inwestycji mają również władze Ostrowca Świętokrzyskiego. Miasto przekazało za darmo działkę, na której powstał piękny obiekt, który będzie służył mieszkańcom miasta, mieszkańcom powiatu ostrowieckiego, gościom i dobrze, żeby byli w godnych warunkach obsługiwani i z uśmiechem i poprawiły się warunki pracy dla tu pracownic, bo panie dużo serca wkładają w obsługę naszych mieszkańców i naszych petentów. Blisko 3000 rolników będzie obsługiwało 8 pracowników. Samodzielny obiekt służący jednej jednostce da komfortowe warunki pracy i powinien być w pełni wykorzystany. Jest to miejsce, które służy naszym beneficjentom, rolnikom, ubezpieczonym i świadczeniobiorcom, a ta placówka konkretnie będzie obsługiwać ich ponad 2700 osób. Dotychczas losy i siedziby KRUS-u były różne, o czym najlepiej wie największy klient KRUS-u w powiecie ostrowieckim, gmina Waśniów, w której z ubezpieczenia korzysta ponad 1000 gospodarstw. Do tej pory zapraszaliśmy dyrekcję albo kierownictwo KRUS-u z Ostrowca do siebie, bo tam mogliśmy zaprosić więcej rolników czy grupy rolników do wyjaśniania czy przedstawiania problematyki, która się zmieniała w KRUS-ie. Przed wybudowaniem siedziby przy ulicy Słowackiego KRUS mieścił się w Ostrowcu przy ulicy Jurzeckiej w budynku starostwa, przy ulicy Kilińskiego w budynku Lasów Państwowych, a w czasach urzędów rejonowych w Starachowicach. Nowa siedziba w Ostrowcu Świętokrzyskim ma przyczynić się do umocnienia pozycji powiatu, zwiększając dostępność do usług i informacji. Z pewnością ta placówka, jej jakość, jej dostępność jest realizacją polityki zrównoważonego rozwoju, którą wdraża Prawo i Sprawiedliwość w kraju, pokazując, że mniejsze ośrodki miejskie, takie jak Ostrowiec, które mają swoją gamę instytucji, powodują, że są one, tworzą one proces umacniania znaczenia takich ośrodków. Nowa, komfortowa siedziba już otwarta czeka teraz na petentów, a czas pokaże, czy spełni ich oczekiwania. Ogromna wola walki na boisku nie pomogła zawodniczkom Krzyostrowiec. Borykający się z problemami kadrowymi i finansowymi, klub ze Świętokrzyskiej przegrał z zespołem Grot Budowlani Łódź 0-3. Niespodzianki nie było. Borykająca się z problemami kadrowymi i finansowymi, drużyna siatkarek KSZO przegrała we własnej hali z czwartym zespołem Ligi Siatkówki Kobiet Grot Budowlani Łódź 0-3. W setach kolejno do 16, 11 i 23. Pierwsze dwa sety to były, no szczególnie drugi set to było, no był wstyd to był. Po drugim secie to było nam bardzo wstyd. Ja już chciałam się zakopać pod ziemię naprawdę, bo to zagrywką nas pojechały za Budowlany Łódź.
Pomimo wąskiej kadry, ambicja i wola walki zawodniczek KSZO pozwoliły postraszyć w trzecim secie drużynę budowlanych. Już od początku seta gra była bardzo wyrównana, a w końcówce gospodynie prowadziły nawet 4 punktami. W tym trzecim secie to było o tym, o naszej obronie, o naszym bloku. Proste zaczęliśmy biegać po boisku, walczyć, a myślę, że i kibicom się to podobało. W trzecim secie się na szczęście odbudowałyśmy, jak widać po wyniku. Tam sędzia nie zauważył błędu przeciwnika, bo było po bloku, nie wiadomo, jakby to się potoczyło dalej, ale chociaż cieszy ten ostatni set, który grałyśmy i walczyłyśmy. Było nerwowo, to co pokazał wynik. W końcówce mieliśmy bodajże 4 punkty straty do KSZO i musieliśmy naprawdę bardzo dużo skupienia wykazać. Szkoda, że tego nie było wcześniej. Również zespół z Łodzi borykał się z problemami kadrowymi na ten mecz. Do dyspozycji trenera było tylko 10 zawodniczek. Gramy w ostatnim czasie bardzo dużo, praktycznie od 3 miesięcy, co 3 dni mamy mecz. 2 mecze w tygodniu, parę kontuzji spowodowało, że ta ławka jest okrojna. Po 16 kolejkach Ligi Siatkówki Kobiet KSZO zajmuje 12. Ostatnie miejsce w tabeli, mając na swoim koncie 7 punktów. Należy jednak zauważyć, że nasze zawodniczki rozegrały tylko 13 spotkań. Z powodu trudnej sytuacji klubu przełożone zostały spotkania z Radą Komradą, Developresem Skyres Rzeszów i MKS-em Kalisz. W ostatnim czasie klub ze Świętokrzyskiej opuściły 2 zawodniczki, dotychczasowa kapitan zespołu Anna Miros i Paula Słonecka. Prezes KSZO Mirosław Puszkiewicz nie ukrywa, że sytuacja kadrowa i finansowa drużyny jest trudna. Sytuacja jest naprawdę trudna, ale jak widać walczymy nie tylko na boisku, ale też i każdego dnia chcemy, żeby gdzieś tam pokonywać te problemy. Są rozmowy ze sponsorami. Jednak te rozmowy są bardzo trudne. Ze względu na sytuację finansową, że mamy problemy w ZUS-ie, Urzędzie Skarbowym, te rozmowy są trudne, bo wiadomo, wszyscy wiedzą, jaka jest sytuacja i my tego też nie ukrywamy. Od poniedziałku z drużyną trenować będzie nowa rozgrywająca Natalia Czapla. To będzie druga rozgrywająca. Pomoże w treningach, pomoże Oli Gejko troszeczkę odetchnąć w trudnych momentach. Jest to młoda zawodniczka, która gdzieś tam myślę, że dobrze się wkomponuje zespół. Władze klubu prowadzą rozmowy z innymi zawodniczkami. Na razie nie chcą jednak zdradzać szczegółów. Kwestia 1-2 dni będziemy ogłaszali też kolejne kontrakty, że podpisaliśmy kolejne kontrakty. 1-2 zawodniczki jeszcze na pewno uzupełnią drużynę. Okno transferowe zamyka się w piątek. Miejmy nadzieję, że do tego czasu zarządowi spółki KSZO Ostrowiec uda się sprowadzić nowe wzmocnienia. Już w środę siatkarki KSZO rozegrają zaległy mecz z 13. kolejki Radomką-Radą. I na zakończenie telefaktów w temacie sportu pozostajemy i sprawdzamy, jak na boisku w ostatni weekend radzili sobie ostrowieccy szczypiorniści i piłkarze KSZO 1929. W sobotę 26 stycznia szczypiorniści KSZO Odlewni rozpoczęli rundę rewanżową pierwszej ligi grupy C. W pierwszym meczu rundy wiosennej ostrowieccy zawodnicy na wyjeździe rozegrali mecze z KSSPR Końskie. W derbach województwa świętokrzyskiego górą okazał się zespół z Końskich, wygrywający 30-21, jednocześnie rewanżując się za porażkę z pierwszej kolejki sezonu. Przypomnijmy, w pierwszej rundzie sezonu 2018-2019 to szczypiorniści z Ostrowca okazali się lepsi, wygrywając we własnej hali 31-28. Sobotni mecz tylko na początku był wyrównany. Z każdą minutą spotkania rosła przewaga Końskich. Najskuteczniejszym zawodnikiem drużyny KSZO był Łukasz Etelka, który zdobył 9 bramek. Po 12 kolejkach ligowych drużyna KSZO Odlewni zajmuje 10 miejsce w tabeli pierwszej ligi grupy C z dorobkiem 9 punktów. Kolejne spotkanie ostrowieccy wojownicy rozegrają 9 lutego w Ostrowcu z KPR Legionowo. Sobotę 26 stycznia na boisku przy ulicy Kolejowej piłkarze trzecioligowego KSZO 1929 Ostrowiec rozegrali 2 mecze kontrolne przed rundą wiosenną z Siarką Tarnobrzeg oraz Pogonią Staszów. W pierwszym meczu KSZO uległo drugoligowej Siarce 1-3. W drugim spotkaniu z czwartoligową Pogonią Staszów górą byli pomarańczowo-czarni, wygrywając spotkanie 1-0. Bramkę na wagę zwycięstwa zdobył Jakub Osowski. Aktualnie w klubie KSZO trwają poszukiwania nowego bramkarza. W sobotę testowany
Pytany był Paweł Pawlus z Sokoła Sieniawy oraz 21-letni obrońca Busko Zdrój Filip Rogoziński. Pierwsze ligowe spotkanie rundy rewanżowej piłkarze Nożnik Szor zagrają na wyjeździe w weekend 9-10 marca z Wiślanami Jaśkowice. Na dziś to już wszystko. Ja dziękuję za uwagę. Proszę zostać z nami. Za chwilę regionalna prognoza pogody. Prognoza pogody dla regionu świętokrzyskiego. W nocy temperatura w powiecie ostrowieckim 0 stopni Celsjusza. Wiatr będzie wiał z prędkością 15 km na godzinę. Ciśnienie osiągnie 1996 hektopaskali. Jutro możliwe opady śniegu. Temperatura 2 stopnie Celsjusza, wiatr 26 km na godzinę, a ciśnienie 1004 hektopaskale. Warunki biometeorologiczne mają być niekorzystne.